Kochani, jak wiecie, troszkę mamy takiego okresu czasu w tej chwili, w którym my dotykamy fundamentalnych rzeczy, powtarzamy je, rozwijamy w oparciu o świeże objawienie, łaska, wiara, fundamentalne sprawy. I teraz również ten czas. Wiecie, to jest czas, w którym trzeba zacząć dotykać czegoś, co spina łaskę i wiarę. Co spina łaskę i wiarę? To jest życie modlitewne nasze. Ono spina łaskę i wiarę. Nie ma życia modlitewnego. Nie będzie głębokiego doświadczania łaski i nie będzie prawidłowego funkcjonowania w wierze. Jak wiecie, ja jestem fanatykiem modlitwy. Dla mnie modlitwa jest oddechem. To mój oddech. Czasami przyglądam się na wielu chrześcijan, jak jeszcze wrócę do tego mojej wizyty u mojego lekarza rodzinnego, jak tą spirometrię kazał mi robić, tam się robi takie aparacik, ci wyjmują, dają ci rurę i każą ci w nią dmuchać. I chodzi o to, żeby dmuchać na tyle długo, żeby aparacik zarejestrował, jaka jest twoja pojemność płuc. I żeby była pełna wersja, trzeba zrobić to 3 razy. Dla ciekawości, na 8 razy zrobiłem raz. Raz mi się udało zarejestrować na tym aparaciku. Pojemność moich płuc była za mała. Oddech mój był za krótki, żeby co się stało? Żeby to zostało zarejestrowane. Modlitwa jest oddechem. Ja się czasami zastanawiam, jak chrześcijanie żyją. To jest dla mnie niesamowite. Bo ja mam wrażenie, że masa chrześcijan podchodzi do życia modlitewnego zupełnie w inny sposób. Dla nich to nie jest oddech. Ja nie wiem co. Nie wiem czym to jest, bo chyba dla każdego może być to coś innego. Generalnie, jeśli to nie oddech, to ci to nie zepnie tych 2 modułów. Nie zepnie się w twoim życiu łaska i wiara. To się nie zepnie. Nie zepniesz tego. Ty będziesz o tym wszystko wiedział. Ty będziesz doświadczał pewnych rzeczy, bo wiecie co? Nie trzeba się modlić, żeby pewnych rzeczy w łasce i w wierze doświadczać. Naprawdę. Bo to są takie, no na przykład z łaski jesteśmy zbawieni, idziemy do nieba, i tam nie trzeba się, tu nie ma miejsca na modlitwę. Czyli do nieba i tak pójdziesz, czy się będziesz modlił, czy się nie będziesz modlił. Rozumiesz? I tak do nieba pójdziesz, czy będziesz się modlił, czy się nie będziesz modlił. No więc są pewne aspekty. Natomiast zasadniczo, żeby można było żyć z łaski przez wiarę, to wierzący człowiek musi mieć życie modlitewne. Po prostu. Nie coś, co jest substytutem życia modlitewnego. Nie coś, co jest podobne. Nie jakieś elementy, tylko dogłębne życie modlitewne. Wielokrotnie to trzeba poznać, jak już się jest chrześcijaninem, bo się tego nie zna. Często ludzie przychodzą, ja nie mogę się modlić. Jasne, jak ja z tym kurczę spirometrem. Masz płytki oddech. Nie możesz się modlić. Dlaczego, pastorze, ja nie mogę się modlić? Może masz duchowy COVID. Może masz duchowe zapalenie płuc. Coś masz, rozumiesz, z układem oddechowym, z duchowym układem oddechowym coś masz. Wiesz, ja tak na modlitwie to tak 5 minut i co dalej?
5 minut i co dalej? No ja ci dziś powiem, co dalej. Ja ci powiem dzisiaj, tylko ja nie wiem, czy ty to weźmiesz. Bo ja już nie mam na to wpływu. Posłuchajcie. Chciałbym, żebyście zrobili jedną rzecz w związku z modlitwą. Może ją zrobiłeś, może nie, nie wiem. Musisz uznać modlitwę jako miłosny akt. Nie jako obowiązek. Nie jako nakaz. Nie w tych kategoriach chcę dzisiaj do was mówić. Nie chcę wam tego pokazywać. Nie chcę tego pokazywać jako konkretną formułę uznaną jako prawidło Boże odwieczne. Jeśli modlitwa, inaczej, życia modlitewnego, bo ja chcę tak to nazywać, życia, bo modlitwa dla ludzi to jest, szczególnie w naszym kraju, ze spuścizną parakatolicką, ponieważ modlimy się o coś, modlimy się w jakiejś intencji, modlimy się, to są, modlitwy to są jakieś formuły wypowiadane, czy coś w tym guście. Więc ja chcę mówić o modlitwie jako o życiu modlitewnym. Więc jeśli twoje życie modlitewne nie będzie miłosnym aktem, to masz przesrane. No. Po prostu. Po prostu. I teraz tak. Wiecie, co tu się ukłoni na dzień dobry do każdego z was dzisiaj? Czy ty doświadczasz miłości? Bo ja ci coś powiem. Jeśli ty nie doświadczasz miłości, to ty nie rozwiniesz życia modlitewnego jako miłosny akt. Tego nie zrobisz, ponieważ nie będziesz miał podstaw. Bo to trzeba kochać, powiem inaczej, trzeba czuć się kochanym. Trzeba czuć się kochanym, aby móc wyrażać miłość. Kto w ogóle miłość wyraża? Ktoś, kto się czuje kochanym. Ktoś, jak się nie czuje kochanym, on nie wyraża miłości. On jej nie wyrazi. Jak się nie czujesz kochanym, to nie powiesz do drugiej osoby, kochanie, misiaczku, perełko, ty tego nie zrobisz. Rozumiesz? Musisz czuć się kochanym. Nie zasypiesz tej osoby tysiącem komplementów. Nie będziesz chciał się zbliżać do niej fizycznie. Rozumiesz? To będzie za słabe wszystko. To musisz czuć się kochanym. I teraz tak, jeśli ty w twojej relacji z Bogiem nie czujesz się kochany, ja podkreślam słowo czujesz. Nie, że przeczytałeś o tym w Biblii. Bo to, że ty przeczytałeś w Biblii, że Bóg cię kocha, to tyle znaczy na dzisiaj, co zeszłoroczny śnieg. Rozumiesz? Bo tam można przeczytać wszystko w tej Biblii. Że jest się bohaterem i dalej mieć depresję. Że jest się świętym i dalej grzeszyć. Że jest się w ogóle potężnym sługą Boga i nic nie robić. Tam wiele rzeczy można przeczytać. Tu chodzi o co? O doświadczenie tego. I dobrze, jeśli czujesz się kochanym, to rozwiniesz to życie. Jeśli nie czujesz się kochanym, to po prostu rób notatki. Na przyszłość się przyda. Na przyszłość się przyda. Bo to jest akt miłosny. Te patrzenie na Boga, skierowanie na Boga jest możliwe tylko wtedy, kiedy Bóg dla ciebie jest ważny. Ale nie ważny dlatego, że On ci, nie wiem, chroni tyłek dzisiaj, rozumiesz, o co chodzi? Albo daje ci jeść. To nie dlatego, że to nie ta forma wagi. To musi być postać
do której cię coś ciągnie. Tak jak cię ciągnie do ukochanej osoby, coś cię ciągnie do niej. Czasami ktoś na przykład zapyta, a dlaczego ty, nie wiem, kochasz tą i tą osobę, nie? I ty nie będziesz mógł jasno odpowiedzieć na to pytanie. Tam jest tak wiele wątków przemielonych w sobie. I się wszystko składa na to, że akurat cię ciągnie do tej osoby, a nie do innej. I teraz jest pytanie, jak ty masz się w tym temacie z Bogiem? Czy ciebie tam ciągnie? I teraz popatrz, jak ciebie tam nie ciągnie, nie zbudujesz życia modlitewnego, bo ci się nie będzie chciało przebywać z kimś, do kogo cię nie ciągnie. To jest bardzo proste. A dlaczego cię nie ciągnie, ja nie wiem. Nie będziemy dzisiaj wchodzili w miejsce, dlaczego ciebie do Boga nie ciągnie. Rozumiecie? Bo ja wiem, jakie są powody. Sobie zrobimy odrębne kiedyś w ogóle takie poselstwo. Dlaczego ludzie mają z tym w ogóle problem? Bo to jest bardzo poważny problem. Rozumiesz? Bo ich nie ciągnie do tego Boga. Ja mówię o narodzonych z Bożego Ducha ludzi, że ich nie ciągnie tam. Ale jeżeli cię ciągnie, to co ja będę dzisiaj mówił do ciebie, to będzie dla ciebie wzór, jak twoje życie modlitewne, które jest małe, rozwinąć do stadium, które jest wielkie, w którym po prostu się zatopisz. Bo ja mam takie życie modlitewne. Ja mam takie życie. Ja te życie zacząłem rozwijać 21 lat temu. Ja dziękuję Bogu, że trafiłem na odpowiednią literaturę. Ja dziękuję Bogu, że trafiłem potem też na odpowiednich ludzi, oczywiście jednostki, które wskazały mi, czym jest życie modlitewne. Rozumiesz? Ale podstawą jest to, że jest to akt miłosny. Akt miłosny. Tego się nie nauczysz w taki sposób, no przedstawię ci 4-5 punktów od A do B, B do C. Taki, rozumiesz, nowoczesny, proszę ciebie, poradnik, jak się zakochać Katarzyny Grocholi. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, nie ma takiego czegoś, to wymysł ludzki. Ludzie od lat miłość chcą urobić, wiecie, o co chodzi. Ja 5. rok studiuję miłość dla moich osobistych potrzeb. Rozumiecie? I ja wiem jedną rzecz. Miłości nie można urobić. Nie urobisz jej. Ja nieraz to już głosiłem, ten fragment. Ale na nim chcę oprzeć to, co będę mówił. Księga Rut, 3 rozdział, 3 i 4 werset. Jak pamiętacie, Rut to jest młoda dziewczyna, która była poganką, to nie była Żydówka. I ona wyszła za mąż za pewnego Żyda, który żył poza terenem Izraela. I on umarł, ten jej mąż. I ona została w domu ze swoją teściową, starą Żydówką. I one we dwie, ponieważ była straszna bieda na terenie, w którym one były, postanowiły zabrać cały swój mająteczek i wyemigrować do Izraela. Bo jej teściowa mówiła, o ile ja pamiętam, tam jest taki nasz krewny. I on być może nam pomoże. Więc one wyemigrowały z tego kraju. Dotarły do Izraela i zamieszkały w jakiejś tam izdebce. I teściowa zaczęła namierzać tego człowieka, który miał na imię Boaz.
Boaz był bardzo bogatym człowiekiem na tym terenie. Miał masę pól, masę sług, miał duży majątek. I teściowa powiedziała do niej, ty idź do niego do pracy. I ona poszła do niego do pracy. Znaczy, nawet nie do pracy. Wśród Żydów było takie prawo, że oni, kiedy młócili zboże i wypadały kłosy ze snopów, to był zakaz, boski zakaz zbierania tych kłosów. Tych kłosów nie było wolno zbierać. Te kłosy były dla ubogich. Co wypadło ze snopa, było dla ubogiego. I tam szły masy ubogich. I oni zbierali sobie te kłosy przez całe dnie i wieczorem sobie z tych ziaren trochę mąki robili i te podpłomyki palili i żyli w ten sposób. I ona tak poszła działać. Poszła zbierać te kłosy, żeby ona i ta jej teściowa miały co jeść. Ale teściowa nie była w ciemię bita. Ona wiedziała, znała prawo Izraela. Wiedziała, że jeżeli jest ktoś, kto jest ich krewnym, to może wejść w miejsce wykupiciela. Wykupiciel to był ktoś, kto posiadał prawo do tego, żeby wziąć odpowiedzialność materialną, między innymi, za kogoś ze swojej bliskiej rodziny, jeśli tamten nie miał opieki. I teściowa powiedziała tak, ty musisz się do niego dostać. I zaczyna się trzeci rozdział, werset 3 i 4, który jest proroczym obrazem modlitwy. I Boaz tutaj występuje jako Bóg, a Rut jako Kościół, czy też pojedynczy wierzący. Związek człowieka z Bogiem. I teściowa do niej mówi tak, umyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty. Zejdź na klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się na jej napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz robić. Teściowa wiedziała, jak należy postąpić, żeby się zbliżyć do Boaza. Ludziom się wydaje, że jak są narodzeni z Bożego Ducha, to mają jakieś zasmarkane prawo przychodzić do Boga, szarpać Go za nogi i mówić natychmiast, zmień moje życie, bo ja se życzę. Bo ja sobie życzę. A kto ty jesteś? Co ty za twór? Izajasz cię nazywa sianem. Taki jakiś czas temu człowiek, który u nas był w kościele, skontaktował się ze mną, ponieważ odpoczął troszkę tutaj i ruszył w kilkumiesięczny melanż. Skontaktował się ze mną i mówi, czy ja mogę przyjść do kościoła? Ja mówię, kościół jest publiczny. Możesz przyjść. No tak, Artur, ale to czy ty byś mi zorganizował jakiś nocleg? Ja mówię, zorganizuję ci. A mówi, gdzie? Ja mówię, na noclegowni. Na noclegowni. Posiedź na noclegowni tydzień z wszami. I to mnie zadzwoń za tydzień. Ty i wszy. Zobaczymy, jak będziesz piał.
co ty mówię uważasz? Że kim my jesteśmy? Zasrańcami? Że ty możesz, kurczę, ruszyć człowieku w parę-miesięczny melanż i teraz ty przychodzisz do mnie i mówisz, bo ja nie mam gdzie spać. A ja mam. Bo nie melanżuję. Ja wybrałem nie melanżowanie, ty wybrałeś melanżowanie. Taki wybór. Ty jedno wybrałeś, ja drugie wybrałem. Każdy z nas sprawiedliwie tak, jak uważał. Ja mam gdzie mieszkać, ty nie masz. Ja mam pieniądze, ty nie masz. I nie dlatego, że jesteś kaleką bez nóg, tylko dlatego, że tak wybrałeś. Ludziom się wydaje, że potem to było... Wiecie, dla mnie... Ja wiem, dlaczego Jezus jeszcze nie wrócił. Bo to jest hańba. Bo Kościół, to jest hańba. Kościół to jest w ogóle hańba. Ja się przyglądam na to, po prostu to jest hańba. Kaznodzieje się uczą, kurczę, głosił za takiego jednego polskiego kaznodziei, tam nie powiem już. Słuchałem go sobie, głosił, jak on się nauczył głosić. Po 5 razy powtarzał, takie amerykańskie jest, 5 razy powtarzać jedną frazę. Ja mówię, czemu on to robi? Przeleciałem to jeszcze raz, no nie, treści było, no nie wiem, na 7 minut, tak? Głosił to człowieku 40. To treści na 7 minut było, to co on głosił. Ale powtarzał frazy po 5 razy, po amerykańsku. Ja mówię, czemu on tak mówi, jakby do ludzi specjalnej troski mówił? Wiesz, o co chodzi, nie? Czy wy to rozumiecie? Ale rozumiecie to? Ja mówię, jeszcze raz powiem, rozumiecie? Kościół to hańba. Dlaczego? Dlatego, że nie trzyma się procedur Bożych. Miłosnych procedur. Wszystko chcemy oswoić. Miłość chcemy oswoić, przyjaźń chcemy oswoić, prawdę chcemy oswoić. Wszystko chcemy oswoić, wsadzić klatkę i żeby nam skakało jak chcemy. Rozumiecie? Miliony rozwiązań, setki w ogóle boskich propozycji, tak? A Kościół ma pomysły. Pomysły. Mam pomysł na siebie. Ale ród nie miała pomysłu na swoje życie. Ona nie miała pomysłu na swoje życie. Wiecie, co ona miała? Ona miała pewną starszą kobietę, która też ma tutaj swoją duchową rolę. Wiecie jaką? To Święty Duch. To Święty Duch podpowiadający jej do ucha, jak ma podejść do Boga. Bo do Boga się nie podchodzi jakoś. Rozumiesz? Tam się nie podchodzi jakoś. W 300 jest taki motyw, jak babiloński posłaniec podchodzi jakoś do Leonidasa i jego żony. Jakoś podchodzą. Podchodzą według standardów Babilonu. Więc Leonidas daje mu Jokowashi w klatę, tamten wpada w dziurę, rozumiesz, i po chłopie. Bo według procedur babilońskich przyszedł do króla greckiego. Rozumiesz, o co chodzi? To są 2 różne państwa. To 2 różne narody. 2 różne kultury. Nie można po ludzku podejść do Boga. Kto po ludzku podchodzi do Boga, ten się spotka z diabłem. Kto po ludzku podchodzi do Boga, ten nazywany jest przez Boga diabłem. Jezus mówi do Piotra, precz szatanie. Zawsze mnie to dziwiło. Czemu nie powiedział, wyjdź z niego szatanie? Czyby nie powiedział, szatanie, nie dotykaj mojego sługi Piotra. Precz, won. On spojrzał mu w oczy i mówi,
Szatan jesteś. A wiecie czemu? Bo jeśli się łączysz z wszetecznicą, jesteś z nią jednym ciałem. Jak się łączysz z diabłem, jesteś z nim jednym duchem. Stajesz się jedno z nim. Nie ma różnicy między tobą a diabłem. To teoria. I Święty Duch uczy, jak podejść. Mówi, umyj się. Ludzie są brudni jak świnie i chcą się modlić. Brudni jak świnie. Mają brudne dusze. I idą się modlić. Ja mówię, ty jesteś nieprzytomny. Masz brudną duszę. My nie mówimy o wejściu do nieba. My nie mówimy, że krew Jezusa nas obmyła. My nie mówimy dziś o tym. My mówimy o tym, czym jest modlitwa. Czym jest życie modlitewne. Brudna dusza nie będzie się modlić, bo jest brudna. A Bóg jest czysty. I to są dwie różne struktury duchowe. Rozumiecie? Dwie różne struktury. Nie wiem, kto się z was w życiu zażygał. Ja się zażygałem w zeszłym tygodniu. I nie miałem ciuchów na przebranie, bo jeszcze nie przywiozła mi Agata, nie zdążyła. I wiesz, co masz? Masz ciuchy zażygane. To jedno, co masz. Co z tego, że ty się wymyjesz? Założysz te ciuchy na siebie? Syf. Umyj się. Chcesz się modlić? Chcesz rozwijać życie modlitewne? To się umyj. To zrób porządek z brudem w swojej duszy. Jak ciebie interesuje życie modlitewne. Bo jak cię interesuje fikcja literacka, to się nie myj. Nie ma żadnego problemu. Ale jak cię interesuje rozwój życia modlitewnego, to się umyj. Dalej, namaść. Ludzie uważają, że namaszczenie to jest... Znaczy, ja już pomijam teologię ludzką. Wiecie, kiedyś ładnie powiedział jeden kaznodzieja zapytany, czym jest namaszczenie. On powiedział, to jest coś takiego, jak się wciera krem w skórę. Że ty i ten krem jesteście jedno później. On się w ciebie wtarł. I oczywiście jest namaszczenie, które jest od Boga. Żeby wykonywać dzieła Boże. I to jest broń. Ale jest namaszczenie dla Boga. Dla Boga. A wiesz, kiedy pojawia się namaszczenie dla Boga w twoim życiu? Jak się umyjesz. Jak ty się umyjesz. I dusza twoja jest czysta, to wtedy wydobywa się z twojego ducha namaszczenie dla Boga. Jesteś namaszczony dla Boga. W ogóle pamiętacie, jest taka księga Estery. I tam jest temat, jak Estera jest przygotowywana dla króla na królową. Kto pamięta ile czasu? Pamiętacie? 2 lata ją myli. Nie wiem, czy ty to rozumiesz. Żeby wejść do królewskiej komnaty w Babilonie, trzeba było się moczyć w olejkach 2 lata. 2 lata. Nie 2 dni w spa, nie 2 tygodnie w spa. 2 lata w spa.
to jest, rozumiecie, ktoś powie, co to jest? Ja mówię, Biblia. 2 lata ją myli, namaszczali. Ja sobie nawet tego nie wyobrażam. Ale żeby wejść na królewskie salony, trzeba być namaszczonym. Namaszczenie wydobywa się wtedy z twojego ducha, kiedy dusza twoja jest czysta. Czysta dusza. Czysta dusza. Zero lewizny. Zero podstępu. Zero krzywizny. Zero. Włóż na siebie strojne szaty. Szata to jest symbol uczynkowości. To uczynki świętych. Ludzie, którzy nic nie robią w królestwie, a chcą się modlić, nie będą się modlić. Modlitwa, życie modlitewne jest dla ludzi czynu, nie dla nierobów. Pomodlę się. My jesteśmy takim ruchem modlitewnym. Ja mówię, wygłosicie Ewangelię, nie wiem, działacie, szerzycie królestwo. Nie, my się modlimy, taki ruch modlitewny jest. Ja mówię, jesteście śmierdzące lenie. Nie żaden ruch modlitewny. Nie ma takiego czegoś, ruch modlitewny. To są wymysły, głupota i sieczka. Bo modlitwa jest dla ludzi czynu. Włóż strojne szaty. Rozumiesz? Strojne szaty. Modlitwa jest dla ludzi akcji, dla ludzi ruchu. Nie dla ludzi siedzenia na tyłku i modlenia się, bo to nie jest żadne modlenie, tylko to jest mówienie do zwojów mózgowych, proszę ciebie, albo do demonów. Zejdź na klepisko. O co chodzi? Tu chodzi o to, żeby jego szukać w określonym miejscu duchowym. Jego się nie znajduje wszędzie. Ludzie w ogóle uważają, że to jest coś takiego, że na przykład, o, ja się modlę wszędzie. Ja mówię, dobra, tylko rozumiem, że ty masz tak głęboką relację z Bogiem już. No bo ja wtedy to rozumiem. To się możesz modlić, człowieku, pod wodą. Rozumiesz, o co chodzi? To się modlisz, możesz modlić w tłumie. Rozumiem. Ale zrozum. Jeżeli ty rozbudowujesz życie modlitewne, ty się nie będziesz w taki sposób komunikował z Bogiem. Rozumiesz? Musisz zejść na klepisko. Musisz zejść w miejsce. W ogóle, wiecie, co to jest klepisko? Klepisko składało się z 2 elementów. Jak się robiło klepisko kiedyś? Dzisiaj się kładzie płytki, robiło się i kamienie są. A klepisko to była mieszanka krwi i gliny. Rozumiecie? Krwi było pełno, bo się zażynało zwierzęta. Gliny było dużo. Oni mieszali krew z gliną i krew wymieszana z gliną powoduje cholernie twarde podłoże. I to się nazywa klepisko. Gdziekolwiek czytacie o klepisku, to jest krew i to jest glina. I glina jest symbolem cielesności człowieka, ciała, inaczej fizyczności człowieka. Tak? Bo to jest proch ziemi. Krew jest substancją odkupieńczą. Tak? Czyli teraz, żeby się modlić, to trzeba zejść na miejsce, w którym ma się bardzo głęboką, po pierwsze, świadomość tego, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, wstał z martwych i tak dalej, bo w innym wypadku to modlitwa w ogóle nie działa. Rozumiesz? A 2, to musisz znaleźć odpowiednie miejsce. Wiesz, co zapłacić cenę musisz. Ludzie mówią, ja mam mało czasu, żeby się modlić. Ja mówię, dlaczego? No bo ja wstaję o 5, wstanę o 4. Wstanę o 4. Wstaję o 4, wstanę o 3. I tak możemy lecieć do 18 po południu. Zapłać cenę
Zacznij płacić tą cenę. Czemu nie chcesz płacić tej ceny? Co cię wstrzymuje? Bo ja jestem zmęczony. Powiem ci, dlaczego jesteś zmęczony. Za dużo kawy pijesz. Rozumiecie, że to są proste sprawy ludzkie? Ludzkie. Jesteś zmęczony, bo kofeinę masz cały czas we krwi. Wywalisz kofeinę, za 3 miesiące organizm się oczyści, zobaczysz, że raptem wstanie o godzinie 4 na modlitwę nie jest problemem. Nie potrzebujesz cudu. Potrzebujesz wyczyścić krew z kofeiny. Bardzo proste. A ja tylko z mleczkiem, tym gorzej dla wątroby. Rozumiesz? I teraz, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Wiesz, co to znaczy, żeby Bóg się najadł i napił? Żeby był nakarmiony i napojony? To jest uwielbienie. Ludzie przychodzą do Boga i nie rozumieją, że tym fundamentalnym punktem komunikacji jest uwielbienie. Do Boga się nie przychodzi po coś, tylko uwielbiać. W ogóle weź, od razu zrób zwrot w głowie. Do Boga nie przychodzisz po coś, tylko żeby uwielbiać. To jest postać, którą się uwielbia. To jest postać, którą się wywyższa. To jest postać, którą się czci. On mówi, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Posłuchaj mnie. Czy ty rozumiesz, że jeżeli ty nie będziesz miał w swoim życiu modlitewnym potężnego uwielbienia, dziękczynienia, czczenia, to Bóg cię nie będzie poznawał? On cię nie pozna w duchu. Bóg cię zna w Chrystusie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ty jesteś w Chrystusie i dla Boga jesteś po prostu w Chrystusie. Poza tym nie istniejesz jako formuła. Ty nie istniejesz jako formuła dla Boga. Nie ma tam Zdzisiek, Krysia, ktoś tam jeszcze, wiesz, o co chodzi. Ty jesteś w Chrystusie. Każdy z was, łącznie ze mną, ma na imię Jezus dla Boga. Moja babcia miała 5 dzieci. Jej się myliły imiona. I wołała tam Michaś. I zastanawiała się, to ja nie, to ja Tadzia wołam w ogóle, wiesz, o co chodzi. Dzieci miała dużo, nie? Bóg ma jedno dziecko. Bóg ma jedynaka. Jedynaka. Jedynak mu się urodził. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg ma jedynaka, a jedynak wciągnął ludzkość w siebie, wessał jak gąbka. Ale Bóg ma dalej jedynaka. Ma jednego syna. Na imię mu Jezus. I teraz, jeśli ty rozwiniesz życie uwielbienia, to posłuchaj, co się będzie działo. Jak on zawoła Jezus, to to dotrze centralnie do ciebie. A jak ty zawołasz Ojcze, to to dotrze centralnie do Niego. A jak ty nie masz życia uwielbienia, to on nie poznaje tego wszystkiego. Nie poznaje. Nie poznaje, że ten głos to głos Jezusa. Nie poznaje, że ta prośba to prośba do Ojca. Bo nie ma uwielbienia, bo ludzie przychodzą, proszę Ciebie, bo Boże, mam taką sprawę, taką rzecz, tu jeszcze jest ta sprawa do załatwienia, to jeszcze jest ta rzecz do załatwienia. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, póki się nie naje i nie napije. Rozumiecie, dlaczego ja powiedziałem na początku, że to jest miłosny akt? Dla osoby, która nie przeżywa miłości, nie? To co ja tutaj mówię, to jest jakaś abstrakcja.
Rozumiesz? To jakby głową drewno rąbał. No tak, bo to jest takie coś, bo jak nie ma tej miłości, to ty nie wiesz. Bo, patrz, dwoje ludzi, między którymi jest miłość, nie wiem, czy zauważyli, to się nieracjonalnie zachowują wielokrotnie. Mówią do siebie dziwnie, zachowują się dziwnie. Rozumiesz? Tu mają po 40 lat, tutaj ty. Wiesz, o co chodzi. I ktoś patrzy z boku, co to jest. No, kochają się. Po prostu się kochają. Tak się zachowują, bo się kochają. To jest akt miłosny, o którym ja mówię. Uwielbienie, dziękczynienie, czczenie. Tak? To jest klucz do tego, aby Bóg cię poznawał w duchu. I co ciekawe, abyś ty go w duchu poznawał. Żebyś ty rozpoznawał, że Bóg to Bóg. Coś wam powiem z doświadczenia Kościoła. Różne rzeczy się tutaj dzieją. To jest miejsce ultracharyzmatyków. Śmieją się, płaczą, szczekają, krzyczą. Nie wiem, co tam robią. Ale szczeknięcie w Duchu Świętym to szczeknięcie w Duchu Świętym. A szczeknięcie poza Duchem Świętym to jest szczeknięcie. Ktoś chciał po prostu poszczekać, coś ma w sobie ze zwierzęcia. Każdy ma prawo szczeknąć. Ale rozpoznajesz, że to w Duchu Świętym. Dlaczego ty to rozpoznajesz? Dlatego, że to w Duchu Świętym, a ty jesteś w Duchu Świętym. Ale wielokrotnie ludzie robią masę różnych podróbek. I czasami ktoś zrobi jakąś podróbkę i cały Kościół tak staje. A tydzień temu to się działo wśród innych ludzi. A tego dnia to wszystkich drażni. Bo to nie jest w Duchu Świętym. To jest poza tym systemem, który się rozpoznaje w duchu. Zobacz, a gdy się położy spać, czy ty rozumiesz, że jeżeli uwielbiasz Boga, czcisz Boga, wychwalasz Boga, to On idzie spać? W ogóle zrozum to. Jest Mu tak dobrze. W ogóle wiesz, że Bóg niczego nie potrzebuje od człowieka. Ale to, że Bóg niczego nie potrzebuje od człowieka, to nie zwalnia kochających się osób od robienia sobie dobrze. W ogóle wiecie, jak jest w miłości? Ci, co miłość przeżywacie. Że miłość, ona nie ma, musisz mi to dać, bo jak mi tego nie dasz, to cię nie będę kochał. To w ogóle, to z gruntu nie ma miłości. Nic nie musisz. Nawet się nie spodziewasz często w ogóle niczego. Takie jednak, wiesz nawet, że ta druga strona się nie spodziewa, jednak dajesz. Bo to miłość jest. W ogóle wiecie, że miłość jest nielogiczna? Prawda jest logiczna. Pamiętajcie. Prawda jest logiczna. Kiedyś ktoś do niej mówił, czemu tak mało nauczacie o miłości? Ja mówię, weź nauczaj. Proszę bardzo. Kaznodziei owszech czasów. Proszę, zrób cykl nauczań o miłości. Ja jestem bardzo ciekawy, co ty zrobisz. Przewertujesz na 100% różne wersety z Pisma Świętego, dasz jakieś człowieku opracowania i ty to wrzucisz do Kościoła i Kościół będzie tak samo niekochający, jak był wcześniej. Miłość jest nielogiczna. Jaka jest logika w miłości? Ja nieraz mówiłem, przecież różne akty miłosne zaprzeczają aktom logicznym. Dziecko się rodzi, o, urodziło się dziecko. Wielki, miłosny w ogóle owoc, owoc miłości człowieku. Nic nie wnosi, ciągle coś chce. Kurczę, człowieku, gdzie to? Nie. Rozumiesz? Od razu ci się ciśnie, wiesz. Gdzie miejsce dziecka w domu dziecka. No tak, no. Ale to miłosne jest.
że miłosna sprawa się pojawiła. Że to jest cholernie niesprawiedliwe, nie pracuje, nic nie robi, drze japę, rozumiesz, domaga się nie wiadomo czego, rozumiesz, o co chodzi. Jeszcze a jeszcze dla niego dobrze robisz, to przyjdzie i focha ma na ciebie, bo jesteś zły tata czy mama. Rozumiesz, o co chodzi. No gdzie to? Czyli do czego my, czy my to zakwalifikujemy pod jakąś logikę? Nie. No nielogiczne, bo logicznie to było dać kopa w tyłek, dać węzełek, przy ciebie na przykład dwunastolatek. Dwunastolatek to jest człowieku osoba zdolna do założenia firmy. Rozumiesz, że ona wychodzi i żyje. Przecież wszystko wie. 12 lat? Człowieku. Masz węzełek, idź. Gdzie? Rozumiesz. Ale co? Jest to miłosna rzecz, więc miłość nie jest logiczna. Nielogiczną jest rzeczą to, że dwoje dorosłych ludzi, człowieku on dwa fakultety, ona trzy, chodzą ze sobą, paznokciem się drapią, coś tam se robią, wiesz, o co chodzi. Nie? No ktoś patrzył, co to jest? No to miłość jest. To jest miłość właśnie. Nielogiczna. Bo ona nie ma być logiczna. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg jest ambiwalentny. On jest logiczny i nielogiczny. On idzie spać, gdy go wielbisz. Czyli co robi? Uspokaja się. To jest bardzo ważne, co ja teraz powiedziałem. Uspokaja się. W ogóle on wchodzi w pewien stan, w którym jest łatwo z nim się komunikować. Uwielbienie, wywyższenie, czczenie Boga wprowadza Boga w ten stan. Wielu ludzi nie łapie tego. Ale tak reaguje Bóg. Do tego stopnia jest wyluzowany wtedy, że idzie spać. I co można? Podejść. A chodzi o podejście. Tu chodzi, żeby podejść. Rozumiecie? My nie mówimy o dziśku z poczty. My mówimy o Bogu Wszechmogącym. O najpotężniejszym źródle mocy. O jedynym we wszechświecie źródle mocy. O tym mówimy, że można tam podejść. Rozumiecie? A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Jest taki moment w życiu modlitewnym, gdzie szukasz Boga. Szukasz Go. Wielu ludzi nawet nigdy do tego nie doszło. W ogóle ludzie, którzy nie mają nierozwinięte życie modlitewne, dla nich jak nie ma czegoś takiego, że Boże, jesteś. Nie? I w tej chwili nic się nie wydarzyło, to nie mają panikę człowieku w głowie pierwszej. Co się stało? I od razu przynoszą wszystkie w ogóle diabelskie mowy, które do nich są wypowiedziane. Potępienie, poniżenie, wszystko ich łapie. A w życiu modlitewnym Boga się szuka. Jest taki moment, że Go się szuka. Nie mówienie boskie jest mówieniem. Milczenie Pana to wielki głos. Ale to trzeba mieć życie modlitewne, żeby to trybić. W prawdziwym, miłosnym związku słowa mają znaczenie i brak słów ma znaczenie.
Wielokrotnie brak słów ma większe znaczenie niż słowa. Ale to jest miłosne. Po co na przykład w związku z sąsiadem czy z sąsiadką? Czy on się do mnie nie odzywa, czy się do mnie odzywa, ja mam na to wywalone równiutko. Ale w miłosnym związku to jest dla mnie ważne, czy ktoś się do mnie odzywa, czy ktoś się do mnie nie odzywa. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń. Tu następuje podejście do Boga. Bardzo bliskie podejście. Wiesz co? To jest takie miejsce, to ci z autopsji jestem w stanie zaświadczyć, że tutaj nawet nie ma myśli twoich. To jest w ogóle miejsce takie, że jesteś jakby otumaniony czymś, jakby prochami. Rozumiesz? Wchodzisz tam? Bo wielu ludzi uważa, że wchodzi się w Bożą obecność i w głowie się ma nadal tysiące swoich koncepcji, pomysłów, jakby to jest nieprawda, ludzie. Kto tak twierdzi, to tam nie był. To nie był tam jeszcze. To jest jak generator jądrowy. Jak się zbliżasz do niego, to siadają wszystkie urządzenia. Wszystkie urządzenia siadają. Telefony, aparaty, wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Podchodzisz do Boga i wiesz, co tam jest? W tym czasie w twojej głowie nic. Nic tam nie ma. Jest wolna przestrzeń. Puste naczynie. Pamiętaj, im dalej od Boga, tym więcej w głowie. Ja nie twierdzę, że te więcej w głowie, to tam nie ma dobrych rzeczy. Tam jest masa Bożych też rzeczy. Ale zasadniczo im dalej od Boga, tym więcej rzeczy mamy w głowie. Więcej wątków, więcej bodźców. Rozumiecie, o co chodzi? Na nas oddziałuje. Im dalej od Boga, a im bliżej, tym jest mniej wątków, mniej bodźców. Tam wszystko zwalnia. Zwalnia. Rozumiesz? Zwalnia, nie przyspiesza. Czemu? Zbliżamy się do miejsca wiecznego. To miejsce wieczności. Tam wszystko zwalnia. Ktoś się ciebie wtedy pyta, jak się nazywasz? A ty mówisz, to zależy. Rozumiesz? To zależy. Zależy, kto pyta. Zależy, jaka intencja za tym stoi. Podejdź do niej. Odkryj jego nogi. Co odkryj? Nogi. Wiecie, gdzie jest miejsce człowieka? Przy nogach Boga. A chrześcijanie chcą mu na barana wchodzić. Ponoś mnie, tatusiu. Idź na terapię, córeczko. Jak potrzebuje, żeby ktoś cię na barana ponosił. Terapeuta cię może ponosi. Miejsce człowieka jest przy nogach Boga. Nie na jego głowie, nie na jego plecach. Trzeba znać swoje miejsce. Żeby życie mogło biec, trzeba znać swoje miejsce. Zobaczcie, przy tym wszystkim przez cały czas nie ma ani grama lęku, ani grama niepewności. Ona otrzymuje jasny, konkretny plan. Teściowa mówi, nie bój się, to w ogóle działa. Tam nie ma co się bać, to w ogóle jest piękny kanał dojścia. To się tak idzie, tak się żyje. My jesteśmy bezpieczni od strony sprawiedliwości, jeżeli chodzi o Boga.
Tylko i tak obowiązuje nas procedura. Pamiętaj, to, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy i przyjąłeś Go jako Pana i Zbawiciela, nie zmienia postaci rzeczy, że w boskich sprawach obowiązują cię nadal procedury. Duchowe procedury. Procedury. Dzieci nie lubią słowa procedura. Dziecku procedura kojarzy się, o to są trudności, to są nie, to są procedury. Jak mówimy do dziecka, tędy przejdź. A dziecko ma tu jeszcze kanałek i tu do przejścia. Rozumiesz, o co chodzi? I wiecie, co się w nim wzbudza? W ogóle dlaczego jestem ograniczony? Ograniczyli mnie, tędy mam przejść. Przejdź tędy, dojdziesz do drzwi. A to, co w środku się w tobie teraz rodzi, to jest kibel. Zwykły bunt, dziecinność, niechęć bycia dorosłym. Ostatnio z takim człowiekiem rozmawiałem też od nas tutaj i mówię, ty się boisz być dorosły po prostu. Mówię, to twoim problemem nie są tam demony, srony czy tam coś innego. Twoim problemem jest to, że ty nie chcesz być dorosły. A niestety jesteś skazany na dorosłość, skazany, bo my się nie cofamy w czasie, tylko się przesuwamy do przodu, stajemy się jacy, coraz bardziej dorośli. To jest takie kurcze, wiecie, że białe to białe, czarne to czarne. Podejdź doń, odkryj jego nogi, połóż się. I co to jest za miejsce? To jest miejsce, gdzie w stuprocentowej pewności trwasz w Bożej obecności. Nieważne, co się wokół dzieje, wokół wulkany wybuchają, wokół człowieku wichury szaleją, rozumiesz? Jesteś w Bożej obecności. Leżysz. Leżysz. Kiedyś Derek Prince powiedział, mówi, pewne aspekty modlitwy można wyrazić tylko przez postawę ciała. I to jest wielka prawda. To jest wielka prawda. Wielokrotnie ludzie zamiast główkować, to powinni leżeć na twarzach i co robić? I nic nie robić. On ci już powie, co masz robić. I tu zaczyna się co? Objawienia, wyjaśnienia, akty mocy i wszystko to, czego serce chrześcijanina pragnie każdego dnia. Manifest pański. Dopiero na poziomie numer 10. Rozumiesz? 10. 10. poziom to jest. 10. poziom. Tak wygląda życie modlitewne. Takie życie modlitewne ja zbudowałem. Mi nikt nie musi pilnować w moim życiu modlitewnym. Ja nie potrzebuję się motywować do życia modlitewnego. Ja nie potrzebuję się dopingować do życia modlitewnego. O, bo teraz mam taki czas, teraz to tak jest mi trudno się modlić. 21 lat nie jest mi trudno się modlić. 21 lat, no. Od kiedy zrozumiałem, że modlitwa to oddech. Modlitwa to oddech. 21 lat oddycham. To nie sprawia mi trudności. A jakby mi to sprawiało trudność, to bym do szpitala się położył. Bo jak się ma krótki oddech, to trzeba iść do szpitala. Bo się ma krótki oddech i za chwilę serce przestanie bić. I za chwilę będziesz po tamtej stronie już. Będziesz się cieszył. Tylko kiedyś będziesz zapytany, czemu tak wcześnie przyszedłeś. Ktoś cię zapyta. Czemu tak wcześnie? Dopiero role się rozdawały. Role były rozdawane. Panie, przecież miałem już 60 lat. Dopiero było rozdanie ról. A co myślałeś wcześniej? No myślałem, że wcześniej już odgrywam jakąś rolę. Wcześniej byłeś w szkole.
Smith Wigglesworth przez 60 lat był w szkole. 60 lat był w szkole. A w wieku 60 lat zaczęły być rozdawane role. Skąd ty wiesz, czy ty masz rolę już? Ja się czasem nad tym zastanawiam. Czy już swoją gram? On ci już potem powie, co masz robić. Życie modlitewne zawsze jest jakby inaczej, kończy się, to jest źle powiedziane, ale jakby finiszuje boską mocą. To ludzie modlitwy są ludźmi mocy. Ludzie prawdziwej modlitwy. Rozumiecie? Musisz coś z tym zrobić dzisiaj. To z tym, co powiedziałem. Musisz coś z tym zrobić. Ja nie uważam siebie za tytana modlitwy. W żadnym wypadku. Uważam, że jestem pilnym uczniem. Uważam, że dobrze mi idzie. Naprawdę dobrze mi idzie. Ale uważam, że jeszcze bardzo wiele przede mną, jeżeli chodzi o życie modlitewne. I nie zamierzam się wykrzaczyć. Rozumiesz? Chcę je rozwijać i będę. Powiedziałem, że nie zostanę w żadnym miejscu stagnacji, łącznie z życiem modlitewnym. Cały czas uczę się, w jaki sposób podchodzić, kłaść się, za wcześnie nie budzić. Cały czas tego się uczę. Rozumiesz, że jest subtelna różnica między tym, co mówię, a kilkoma słowami w innych językach dziennie? Subtelna różnica. I musimy do tego podejść bardzo poważnie, bo to jest dla nas i to jest nasze. I my nie zepniemy wiary i łaski bez życia modlitewnego. A jak już coś osiągniecie, jakiś krok dalej, to nie szczyćcie się i nie mówcie sobie, wow, już jestem krok dalej, tylko powiedz, Boże, jestem kolejny krok przed. Ucz mnie dalej modlić się. Ucz mnie dalej modlić się. Ucz mnie dalej oddychać. Za jakiś czas sobie pójdę i zrobię sobie tą spirometrię. Po co? Bo będę miał taką kartkę, co sobie ją przyczepię u mnie w pokoiku. Że mam kompletny oddech. Rozumiesz? Głęboki, kompletny oddech. I ty musisz mieć pewność, że twój oddech jest głęboki i kompletny. Że nie modlisz się na pół gwizdka, że nie masz trudnych dni modlitewnych, że nie rozkładasz się, bo jestem zapracowany, bo jestem taki. Postaw modlitwę na pierwszym miejscu, a zobaczysz, jak rzeczy się poukładają wokół niej. Wokół niej się poukładają rzeczy. Ale zrzuć ją z pierwszego miejsca i zobaczysz, że będziesz miał kłopoty. Będziesz miał krótki oddech.